Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Dynight 2 na moim kanale. Na samym początku przypominam o zostawieniu łapka w górę, subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się eksploracją nocną. Tak, zgadza się. Będziemy sobie szukali w nocy naszych tutaj dosyć takich ciekawych miejsc. W sumie tych miejsc, gdzie powinniśmy eksplorować nocą. Chcę wam w dzisiejszym odcinku pokazać właśnie, jak eksplorować niektóre z miejsc nocą. Tak jak wiecie, w Dynight 2 teraz eksploracja nocą jest jedną z takich dosyć kluczowych elementów, ponieważ w nocy możecie zdobywać o wiele ciekawsze rzeczy. I teraz tak, wchodzimy sobie do takich pomieszczeń, jak widzicie, no i mamy uśpionych zarażonych. Tych uśpionych zarażonych możemy eliminować na różne sposoby. Między innymi właśnie w taki sposób, jak widzieliście, że po cichu. Ewentualnie, jak gdzieś tam natraficie na małą grupkę, no to też nie stoi nic na przeszkodzie, żeby ich wyeliminować przez chwilę trochę głośniej, bo nie zleci wam się tego aż tak dużo. W dzień nie eksplorujemy takich miejsc, ze względu na to, że zarażonych w tych miejscach jest no naprawdę od chuja i jeszcze trochę. Także nie polecam wchodzić w te miejsca. No, ktoś gdzieś ryczał, ale przestał ryczeć. I to jest bardzo dobra informacja dla nas. Te miejsca, one są dosyć podobne do siebie, także tutaj nie możecie się zrażać, że już tam na przykład byliście. W nocy ten ekwipunek, on się będzie odradzał w miarę na bieżąco, także możecie tutaj przychodzić dosyć często. No tak sobie ogarnić jakąś taką miejscówkę, która wam się bardzo spodoba, to jak najbardziej możecie tutaj przychodzić sobie praktycznie co noc. Oprócz takich stricte nocnych eksploracji, jak widzicie, możemy też wykonywać niektóre zadania. To jest Centrum Genomiki THV. Tutaj możemy wyłapać aż 4 inhibitory i 1000 punktów doświadczenia oraz 1000 punktów doświadczenia bitewnego i 1000 punktów naszego parkouru. Jeżeli chodzi o to zadanie tutaj, no to myślę, że warto je sobie zrobić. Ja już raz tutaj byłem i powiem tak. Zginąłem, przyznaję się, bez bicia. Zginęło mi się, to się zgadza, ale możemy to spróbować jak najbardziej, bo to jest na pierwszy poziom, więc jak najbardziej możemy próbować tego questa tutaj sobie zrobić i zeksplorować. Czas nam leci dosyć szybko tutaj, jak zauważyliście, więc warto się z tym pośpieszyć. Z tego co pamiętam, to jest tutaj jeden z ten duży przeciwnik, no i na niego trzeba będzie naprawdę bardzo uważać, no bo będzie nam zadawał bardzo duże obrażenia. Nie wiem, czy tutaj będziemy w stanie, tak, tam będziemy w stanie sobie to otworzyć. Tutaj mamy też jakieś drzwi, które możemy otworzyć. Najprawdopodobniej tam akurat. Tutaj mamy jakąś drogę ewakuacyjną, więc warto ją sobie otworzyć zaraz na samym początku, bo nigdy nie wiadomo, co nas będzie czekało za tymi drzwiami. Ja wolę się skradać w nocy, żeby nie obudzić niepotrzebnie jakichś nieprzyjaznych tutaj jegomości. O, tam już jakiś jest. Frajer. No to go załatwimy po cichaczu, oczywiście. Do spania. Pięknie. Tam następny. To najpierw może infiltracja. A później zajmiemy się całą resztą. Jak widzicie, małymi krokami zbliżam się coraz bardziej do właśnie. Tylko mało czasu mi zostało. No jak widzicie, niestety. Okej, tam są jacyś następni. To będziemy musieli tutaj ostrożnie i uważać, co robimy. Tutaj widzę, że deski ich nie obudziły, a tam mamy znowu skażenie, znaczy te bakterie cholerne, no i trzeba będzie na to uważać. Eliminacja. Teraz pytanie. Polemiki z inhibitorami będą tam, czy będą tutaj? Zaraz się przekonamy. Fajny jest ten pasek zdrowia. Jak przechodzicie koło wroga, widzicie, ma taki żółty pasek koło siebie. Ten pasek pokazuje nam to, jak bardzo zostaliśmy przez nich wykryci.
Także to też musicie mieć na uwadze. Tam mamy ten kryształ do zdobycia. Jest dosyć cenny i warto mi się wydaje, że po niego pójść. Mamy też w naszym ekwipunku jak najbardziej wspomagacze, które pozwalają nam przetrwać troszeczkę dłużej w strefie skażenia. Tutaj mamy natomiast skrzynię, a tam mamy kryształ, więc po to sobie pójdę po prostu już na koniec, żeby nie ryzykować niepotrzebnie i zobaczymy, jak nam tutaj wyjdzie, tak? Taka eksploracja nocą, jak widzicie, się naprawdę opłaci, ale musicie też pamiętać, że na mapie, jak sobie wejdziecie, to tutaj macie wszystko oznaczone. Biały punkt, no to jest na biały kolor, to oczywiście są zadania na wasz level. Ja już mam, jak widzicie, trzeci poziom, nawet nie wiem, kiedy go wbiłem. No ale mamy, więc no całkiem fajnie. No i teraz jak zdobędę sobie cztery kolejne inhibitory, to wydaje mi się, że ja nawet będę mógł chyba rozdać sobie przynajmniej dwa takie punkty, bo dwa chyba z tego co kojarzę już mam z jakichś tam innych stref. Teraz tak, skanowanie. No skanowanie to jest coś, co musicie robić to naprawdę bardzo często. Dobra, później będziemy zbierać, by oni też coś tam, widzicie, nie zawsze coś tam mają przy sobie, więc bez sensu jest, żebyśmy to aż tak tracili. Zablokowane od środka, więc najprawdopodobniej będziemy musieli to obejść dookoła. Czasu zostało niewiele, o tutaj mamy nawet przejście jakieś, więc wydaje mi się, że będziemy musieli iść tędy. Zgadza się. Pięknie. Na spokojnie, bez paniki, a na pewno wszystko będzie... Tam mamy z drugiej strony też coś, co nam świeci na fioletowo. To jest wspomagacz. Cichutko, cichutko, już idziemy do spania. Muszę się od niego odsunąć, widzicie? Jego pasek bardzo gwałtownie się przesunął. Dobra, na pierwszy poziom tutaj mieliśmy, więc nie musimy się o to zbytnio martwić. Tutaj mamy nagranie. Zamknijmy sobie na razie drzwi. Muszę też wiedzieć, znaczy muszę zdążyć przede wszystkim stąd wyjść. Mamy cztery inhibitory. Jeden. No to tutaj będziemy mieli troszeczkę więcej roboty, na to wygląda. I trochę więcej eksploracji. Ja myślałem, że będziemy tutaj mieli krótszą tą drogę, ale wygląda na to, że będę musiał się spieszyć, bo już się zbliża dzień. Na takie misje to trzeba by było mieć na dobrą sprawę no full day. Idziemy dalej. To jest exit. Te drzwi? Tak. Ale my odchodzimy od inhibitorów teraz. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Dobra, moi drodzy, ja musiałem sobie tutaj wrócić w następną noc, tak na dobrą sprawę. I słuchajcie, sprawa wygląda następująco. W momencie, gdy sobie znajdziecie jeden inhibitor, czyli ten tutaj na tym górnym piętrze, tak na dobrą sprawę, musicie zejść niżej. Troszeczkę mi to czasu zajęło, nie będę tutaj oszukiwał, ale mamy windę, słuchajcie. I domyślam się, że jedyne wyjście, jakie mamy, no to użyć windy, tak na dobrą sprawę. Nie widzę innej opcji, tak szczerze wam powiem, bo szukałem nawet. I wszystkie drzwi są pozamykane od środka, więc tak na dobrą sprawę będziemy mieli ewentualnie sporo jakby możliwości ucieczki. Ja sobie muszę tutaj troszeczkę podratować ten swój poziom. Okej. Okay. Mamy puszkę. No i tutaj będziemy mieli drzwi na korytarz. Wydaje mi się, że warto je sobie otwierać, bo zawsze to będzie dla nas ewentualnie dodatkowa droga ucieczki. Nie wiem, czy tutaj te drzwi od windy możemy otworzyć, nie możemy otworzyć. Ja tym razem raczej nie będę się skupiał na jakiejś tam eksploracji. Czemu nie mogę otworzyć? Aha, bo te są zepsute, dobra. Może tak ciszej, panie kolego? No i tutaj, jak widzicie, już możemy sobie iść do następnego z
pojemników, tak na dobrą sprawę. Ja sobie tylko tutaj troszeczkę naszych znajomych wyeliminuję, żeby nam nie przeszkadzali w razie czego. I czasu też nie mamy jakoś super dużo. Tamten jest tam taki nagrzany, więc na niego trzeba będzie uważać niestety. Zablokowane od środka, tego się spodziewałem, bo wcześniej też mieliśmy właśnie taką sytuację, że mieliśmy jedne drzwi zablokowane. Wyeliminuję sobie kilku wrogów, ale coś wydaje mi się, że za chwilę będzie niezła jazda. W sumie to już nawet. Dobra, bo on już mnie widział. Dobra, zbieramy sobie następny pojemnik z inhibitorami. Artefakt spodnie dresowe. Już mamy tutaj ekipunek, zdobywam na wyższy poziom, co cieszy. Musiałem sobie też załadować troszeczkę. Zastanawiam, czy tutaj mamy coś jeszcze. No to była skrzynia tylko. Dobra, tu była tylko skrzynia. Więc najprawdopodobniej musimy się udać. O, jeszcze tutaj coś mamy ciekawego, z tego co widzę. No i musimy się spieszyć, tak na dobrą sprawę, bo mi już zbyt wiele czasu nie zostało. Więc nawet nie będę tutaj próbował i ściemniał, że no zrobimy małą rozpierduchę, na dobrą sprawę. Tutaj jeszcze mam kryształ. Te kryształy warto zbierać, bo są dosyć drogie, także polecam. Teraz pojemnik z inhibitorami w pobliżu i będziemy musieli szukać drogi znowu na dół. Tylko czy ona będzie taka oczywista i to będzie tędy przejście? No nie sądzę. Po przejściu całego tamtego piętra normalnie schodzimy sobie schodami w dół. Tutaj na tym piętrze, z tego co widzę, nie mamy możliwości otworzenia sobie drzwi na klatkę schodową, także musimy udać się bezpośrednio już tutaj do naszych kolegów. Obawiam się, że ktoś nas tutaj zaskoczy. Będziemy mieli jakiegoś takiego twardszego przeciwnika, także warto gdzieś tam mieć też na uwadze, żeby się odpowiednio na to wszystko przygotować, nie? Okej, okay, te drzwi są zamknięte, więc będziemy musieli spróbować jakoś inaczej się tam dostać. Wydaje mi się, że tędy będziemy musieli tam wejść. No i zgadza się. Pytanie, czy tu będzie jeden pojemnik, czy będą dwa? Przecież czy będzie jeden inhibitor, czy dwa? Tak, dwa inhibitory. Więc tutaj już mamy z bańki. Cały kompleks został przez nas zbadany. Teraz możemy się jeszcze na sam koniec trochę rozerwać, czy też pobawić. A tutaj pewnie będzie jakieś dodatkowe wyjście. Słuchajcie, moi drodzy, o czym warto pamiętać, to musicie pamiętać o tym, że w nocy dostajecie więcej punktów doświadczenia za walkę z przeciwnikami. Dlatego w nocy jak najbardziej warto jest sobie tutaj eksplorować te pomieszczenia. Jak widzicie, nawet to nie jest takie trudne, może na wyższym poziomie trudności no będzie to bardziej wymagające. Ja gram tutaj na średnim i jak widzicie, no nie sprawia mi to jakiegoś tam większego problemu. Co prawda ta misja była na poziom pierwszy, ale właśnie dlatego też nie ma sensu to zostawiać i zaniedbywać sobie te misje. Musicie pamiętać właśnie o tym, żebyście to sobie robili w miarę na bieżąco. Teraz na górę. Ja nie wiem, czy ja tędy tutaj wyjdę. Dobra. Także z najważniejszych rzeczy to wydaje mi się, że tutaj wszystko wiecie, gdybyście chcieli przemierzać sobie tutaj ten kompleks cały.
Dokładnie znajduje się to tutaj w tym miejscu na mapie. Wam jeszcze pokażę, gdzie to jest. I to jest tutaj. No i tutaj z tego wiatraka na dobrą sprawę możecie to sobie odblokować. Czyli wiatrak klon i możecie sobie szukać centrum genomiki THV. 4 inhibitory. Wydaje mi się, że to jest naprawdę mega fajna nagroda za tak prosty questik. Co prawda troszeczkę się nagłowiłem, jak tutaj te wszystkie drogi sobie odblokować, żeby tutaj dojść. Ale finalnie, jak widzicie, udało się. Teraz trzeba spieprzać. Przede wszystkim musicie sobie też poświęcić na to, na dobrą sprawę, całą noc, bo jeżeli tego nie zrobicie, to północy to tylko możecie zrobić sobie taki maraton po inhibitorii. Jeżeli tylko na inhibitorach wam zależy, to jak najbardziej możecie tak zrobić. A jeżeli chcielibyście na przykład zebrać coś więcej, no to wydaje mi się, że warto przyjść tutaj zaraz po zmierzchu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Jeżeli wam się podobało i dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie proszę łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia już wkrótce, pozdrawiam. Hej, hej!